Jedną część, jedną stronę folpanki mam już mniej więcej poukładaną tak, że sięga mi od brzegu do środka. I teraz dwie rzeczy. Kiedy ja ją sobie tutaj układam, czyli ją rozmarszczam tak naprawdę, bardzo uważamy na to, żeby nie zrobić czegoś takiego, czyli na przykład nie zostawić całego kawałka takiego niezmarszczonego, a obok bardzo zmarszczone. Staramy się poukładać to w miarę. Oczywiście to nigdy nie będzie idealnie, ale staramy się, żeby to było takie zmarszczone mniej więcej w tym samym stopniu. I teraz, kiedy już ta długość falbanki z tą długością brzegu jest mniej więcej dobra, zawsze na końcu możemy tutaj trochę poszukiwać, to zaczynamy przypinać. I teraz, żeby później nie walczyć z nitkami, które nam się będą wszędzie pałętały, to przy przypinaniu staramy się wszystkie te nitki powyciągać na zewnątrz. I przypinamy sobie. Przykładam sobie materiał do falbanki, mniej więcej brzeg do brzegu. I przypinam sobie szpileczkami, tak żeby główki były na zewnątrz. Będzie mi wtedy łatwiej szyć, nie będę się zastanawiała, od której strony szyję. I znowu, wszystkie niteczki sobie wyciągam, żeby nic mi się potem w szwy nie łapało i przypinam sobie brzeg do brzegu. Nie naciągamy już w tym momencie niczego. Wychodzimy z założenia, że ta falbanka już jest tak, jak ma być, że udało nam się już ją dobrze zmarszczyć. Znowu wyciągam sobie wszystko i brzeg do brzegu. Tak do końca przypnę sobie tą stronę. Zauważcie, że na zakręcie, czyli tutaj, nie będzie najmniejszego problemu, ponieważ mamy tu falbankę i ona nam się idealnie tu poukłada, bo jest zmarszczona, czyli uda nam się dopasować kształtem do tego naszego półokrągłego przycięcia materiału. Później dokładnie to samo zrobimy z drugiej strony.